Hejka, witaj na moim kanale. Zapraszam na przepis na wyśmienity bezglutenowy sernik krakowski. To sernik pieczony na kruchym cieście z kratką na górze wykonaną z tego samego ciasta. Prezentuje się niezwykle wykwintnie i może zająć honorowe miejsce na stole przy okazji świąt czy uroczystości. Najpierw przepis na kruche ciasto. Szczegółowy przepis na ten spód można znaleźć w osobnym filmiku. Link podaję u góry ekranu i w opisie tego filmu. I do zimnego masła 285 g dodaję mąki przesiane przez sitko. 150 g mąki ryżowej, 100 g mąki kukurydzianej, 100 g skrobi ziemniaczanej i po 80 g mąki jaglanej oraz mąki z ciecierzycy. 150 g cukru, 2 jajka i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. I jak każde kruche ciasto najpierw siekam nożem, a następnie wyrabiam dłonią na zwarte ciasto. Ciasto przekrawam na dwie części, jedną większą na wyłożenie dna formy, a drugą trochę mniejszą, z niej zrobimy kratkę na górze sernika. Zawijam w folię i odkładam na godzinę do lodówki. Po godzinie z większej części ciasta robię spód do sernika. Wykładam nim dno formy wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie ciasto podpiekam w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, grzanie góra-dół, z termoobiegiem przez 10 minut. Podpieczone ciasto odkładam i zabieram się za masę serową. Mam tu kilogram zmielonego dwukrotnie twarogu półtłustego, dodaję do niego 200 g cukru oraz 60 g cukru waniliowego, 100 g skrobi ziemniaczanej, 3 całe jajka, 1 budyń waniliowy, czyli 60 g, i tłuszcz, 250 g masła lub margaryny. Przed dodaniem do masy topię go na kuchence. W czasie, gdy tłuszcz się topi, mieszam nieco ser z mąkami i pozostałymi składnikami, by przy miksowaniu uniknąć efektu rozsypania się mąki po całej kuchni. Tymczasem margaryna się stopiła. Dodaję ją do masy serowej. Mam jeszcze taką naturalną skórkę pomarańczową, więc dodaję również trochę do mojego ciasta na sernik i miksuję wszystkie składniki na puszystą masę sernikową. I na sam koniec dodaję tak mniej więcej pół szklanki rodzynek. Wymoczyłam je sobie w letniej wodzie przez jakieś pół godziny. I gotową masę serową przekładam na podpieczony kruchy spód, wygładzam, wyrównuję. I ostatnia część, czyli kratka na górę, rozwałkowuję drugą część kruchego ciasta, wycinam paski i układam je w kratkę na serniku. Warto zwrócić uwagę, by w miarę możliwości końcówki pasków ładnie przylegały do formy. Cały sernik będzie się lepiej prezentował, dzięki temu już po upieczeniu. Wyrównuję te końcówki pasków z ciasta kruchego i piekę sernik w temperaturze 170 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół bez termoobiegu przez 45 minut. Później zmniejszam temperaturę do 160 stopni i dopiekam go przez kolejne 15 minut. Następnie wyłączam piekarnik i do wystudzenia się go trzymam sernik w tym gorącym piekarniku. Na ten czas stygnięcia warto na samą górę położyć na przykład metalową blaszkę lub kawałek folii aluminiowej, by zabezpieczyć górną warstwę ciasta przed zbyt mocnym zarumienieniem. I mamy gotowy, klasyczny, polski sernik na kruchym spodzie i to w wersji bezglutenowej. Zapach roznosi się po całym mieszkaniu. W smaku w ogóle się nie różni od tradycyjnego wypieku na mące pszennej. Serdecznie polecam wypróbowanie tego sernika. Ciasto kruche kruszy się tyle, ile powinno. Jest pyszne, maślane. Masa serowa dzięki zamknięciu pomiędzy dwoma warstwami ciasta jest wilgotna i pyszna.
I na koniec polewa lukrowa u mnie na jogurcie naturalnym, ale sprawdzi się dowolny ulubiony lukier albo nawet cukier puder. Prawda, że wygląda zachęcająco? Jeśli mój filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, by móc śledzić moje przepisy na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym wideo przepisie. Pa, pa!